1 września najmłodszemu pokoleniu kojarzy się jednoznacznie z początkiem roku szkolnego. Starsze pokolenie wie już więcej. W tym roku mamy 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Za mną! Marsz! Miejskie obchody rozpoczyna uroczysta celebra w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Następnie zgromadzeni udają się pod pomnik pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku pierwszy raz uroczystości były transmitowane na żywo przez Telewizję Mazury, co stanowi dobrą alternatywę, zwłaszcza dla najstarszych mieszkańców. Oni wykazują zainteresowanie wydarzeniem, ale osobiste stawiennictwo nie zawsze jest możliwe ze względu na wiek. Współczesna technologia na szczęście w takich sytuacjach jest bardzo pomocna. W ten sposób można się wsłuchać i obejrzeć całość na spokojnie w domu. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tymi słowami ze słuchaczami Polskiego Radia 1 września 1939 roku o godzinie 6:30 przywitał się speaker Józef Małgorzewski. Tego dnia pod pomnikiem tradycyjnie mają miejsce przemówienia i są składane wiązanki kwiatów. To wszystko ma symboliczny wymiar, ale ważny nie tylko dla starszych, ale i dla młodszych Polaków.